Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Przygód Czarnej Kompanii w Grzebatów Brothers. No dobra, poświątecznie zaczynamy kolejną rozgrywkę. Ja tutaj troszeczkę zrobiłem zmian jeszcze, mianowicie prośba była, żeby Charlie the Shackle się nazywał. Troszeczkę może tu zrobiłem roszad jeszcze, albo może nawet i niewiele. Roger na razie ma tą tunikę od Vernona, ale Vernon jest z tyłu, więc na razie nie powinno być z tym problemu. Myślę, że teraz byłoby dobrze, generalnie rzecz biorąc, tu chyba można kupić tanio drewno. No właśnie, moglibyśmy je sprzedać. Problem z tym, że musimy generalnie rzecz biorąc troszeczkę kupić niestety narzędzi i one są tutaj dość drogie, ale nie mamy wyjścia. Albo może mamy wyjście. 95%. W zasadzie wszystko prawie jest ponaprawiane. 98%. To może nie musimy na razie kupować tak pilnie tego. Może w jakimś innym mieście będzie taniej. 295. No to sobie zapamiętajmy, że to będzie 295. Natomiast ja bym kupił to drewno, tylko żeby nie przesadzić. Musimy zapłacić 116 za dzień. No dobra. Raz, dwa, trzy. Tego nie będziemy. Reszty nie będziemy na razie tutaj wydawać kasy. Przydałoby się nam paru łuczników, kurczę. Poucher jest niezły, mógłby być niezłym, ale nie mamy na razie kasy, więc poczekajmy. Tu możemy zrobić, mamy za mało chyba tych skór, więc na razie moglibyśmy zrobić tylko zbroję dla psa, ale to akurat nie jest w tym momencie nam potrzebne. Gdzie się udamy dalej? Gdzieś było tam, gdzie oni potrzebowali drewno. Tu nie byliśmy jeszcze. Tu też nie byliśmy. To gdzie oni tam robili tą odbudowę całą? Sobie pamiętam, że gdzieś tu było. Relacja neutralna. No. Gdzieś była odbudowa. Ale nie widzę. Tu też nie byłem. Przyjrzyjmy się, gdzie mogą być jakieś spalone te miejsca. Tu nie ma nic spalonego. No nic. Zakładam, że gdzieś to będę mógł opchnąć. Ale dobrze by było też jakiś fajny kontrakt tutaj znaleźć. Spróbujmy pójść na południe, skoro żeśmy nie byli. Na przykład do tego Hohenstein. Może jacyś brygandzi się po drodze trafią? Tu jakaś walka była. Mamy brygandów. Mamy brygandów 9, tyle samo co nas. Pytanie, czy jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Jakim ty jesteś w stanie? Całkiem niezłym. Oni nie są w ogóle zainteresowani. No ale za to my jesteśmy zainteresowani. Poachers, kurczę, to jest niedobrze. Mamy mało łuczników. Ci łucznicy mogą nam dać troszkę mogą nam pomieszać szyki. A na pewno w tym momencie będzie sytuacja taka, że to my będziemy musieli atakować, a nie oni. Bo oni tu póki będą mieć łuczników, to będą się trzymać z daleka. Zobaczmy. Jest ciemno. To też działa na naszą korzyść w sumie. Możemy się nawet ciutkę wycofać, żeby nasz łucznik był gdzieś tutaj dalej. Niech oni sobie podejdą do nas. Może nie podejdą, zaraz zobaczymy. Spokojnie, wycofujemy się.
Dobra, chodźcie tutaj. W sumie można by zakończyć tą rundę. Tak. Będzie szybciej. A, to całą turę żeśmy opuścili. Nie należy klikać w ten przycisk. Ale dobra, nic się na razie nie dzieje. No i gdzie oni są? Chodźcie tu. Coś nie bardzo się kwapią, żeby tutaj do nas podejść. No i tak będziemy stać? No, nikt nie chce podejść, no. Dobra, to pójdziemy od tej strony w takim wypadku. Może się uda tu zająć jakieś pozycje. Byłby numer, jakby oni poszli dołem, a my górą. No dobra. Zabawa w kotka i myszkę. Ty się schowaj tu w tych krzakach. No dobrze. Trzymać linię, ludzie, trzymać linię. Czemu lawior się tam ociągasz z tyłu? No dobrze. Tu jest czysto na razie. Tu jest gość. Jesteśmy w stanie go trafić? Nie bardzo. Spróbujmy przejść kawałek do przodu tam. Na wszelki wypadek Roger będzie pilnował tutaj. Charlie, pilnuj tu. Ojej, jak uciekł. No dobra. Co będę robić? Nic nie będę robić. Czy jesteśmy w stanie tutaj skoczyć? To by było idealnie i tutaj zająć pozycję. Jakby się nam udało, to by było świetnie.
No jest. Są łucznicy. Dobra. Czarni na górę. Dobra. Wy tarczami tu zasłaniacie. Ty z tym mieczem możesz iść tu. Ty zajmij... O, kurczę, nie dotarłeś tam, ale ty za to dotrzesz. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Aha, ty jeszcze nie masz strzału. Dobra. Czyli musimy... jedną turę przetrwać. Ataków od nich. Właśnie, dwóch łuczników niestety będzie. Więc czekamy. Czekamy. Oni coś nie bardzo się kwapią do tego, żeby tutaj coś z tym robić. Ciekaw jestem, czy w zasięgu... będą Vernona. Vernon, pokaż, co potrafisz. W zasadzie to ty tylko... Dobra, musimy... Ciebie musimy przesunąć tutaj, o jedno pole w dół. A na razie możesz spróbować do tego... On ma co prawda tarczę, więc to wiele nie daje. Możemy w sumie przejść tak. Ale się boją nas, no. Nawet łucznicy nas, że tak powiem, w ogóle nie próbują cokolwiek robić nam. Dobra, kto to miał być tym duelista, Judasz i zdaje się zabójca. Aksonosus na razie stój tam. To daje jakieś bonusy. Ale na razie, wiesz co, na razie poczekaj tutaj. Dobra, Vernon, możesz podejść trochę bliżej. Właśnie by się nam przydało więcej łuczników, szczerze mówiąc. Dobra, wymiana pierwsza nieśmiała ciosów. O kurczę, nie chciałem tam kliknąć, chciałem podejść do przodu. No dobra, to Lawior za... Zatkasz tą dziurę tutaj. Dobra, ty musisz... Bjorn... raczej się przed tymi łucznikami chronić. Dobra, oni mają trzech łuczników aż. No właśnie, ciebie chciałem tutaj, żebyś, kurczę, podszedł. W krzaki. Roger, możesz podejść tu. Chociaż w zasadzie moglibyśmy już zacząć ich atakować, nie?
O, to nie było najlepszym pomysłem. Zapomniałem, że on teraz się rusza. Kto się teraz rusza? I teraz się ty ruszasz, kurczę. No dobra. Ty jesteś daleko w kolejce. Wow! Charlie, aleś dostał w łeb. Nieładnie. Dobra. Ten zajął pozycję, tą, którą chciałem ja zająć. Dobra, łucznicy się troszkę wystawili, widzę. No, w sumie coś ma na głowie, ale już nie ma. Fajnie byłoby przyfarmić trochę te zbroje, ale kurczę, nie będę na razie ryzykował. Ty masz nóż, więc trzeba by cię troszkę z tego noża ograbić. Dobra, załatwmy tego. Wiem, że ten ma sztylet. Niestety. Jak na razie to on próbuje farmić tutaj zbroję. Ty na razie poczekaj. Charlie, ty masz pewien drobny tu problem. Ty masz problem też, Lawior, bo jesteś trzech wrogów masz tutaj, więc oni mają bonus do ataku. No dobra, można i tak. Elmo. Załatw tego. Lawior, ty w zasadzie możesz tak. Tego tak łatwo nie załatwisz, ale możesz tego załatwić. Dobra, już zaczynają się wahać, bardzo dobrze. Ty możesz tego załatwić. Albo i nie. Bardzo dobrze, już uciekają. Oprócz tego i oprócz tego. Nie wiem, co on ma za zbroję, ale będziemy go próbować tutaj dźgnąć. Co ty masz? Ty masz tylko takie dwuręczne. W zasadzie podejdź. Trochę tego możesz tutaj próbować nadwyrężać. Ty masz bandaż. Ty masz nóż, ale jeszcze jesteś w trakcie walki z tym gościem. Ty nie masz tego, więc lepiej nie podchodź. Ty też nie masz tu nic ciekawego. A, kurczę, nie przeskoczyłeś. Szkoda. Kurka, nie o to mi chodziło, ale dobra. 15 do 25.
Dobra. Ten nie wiem, co ma za zbroję, ale cokolwiek by nie miał. Dobra, tamten i tak już został wyautowany. Ty idź do tego... O kurczę, dobra. Zapomniałem o tym. Ale to akurat się dobrze składa. Bo gość wymiękł dzięki temu. Dogonisz tego łucznika? Może nie dogonisz, ale spróbuj. Dobra, gość już ucieka. Ty podejdź tu. Spróbujcie go załatwić. O, chyba nic z tej zbroi. Myślałem, że się uda, kurczę, przyfarmić zbroję, ale trzeba było go otoczyć, ale to nie jest takie proste. Został tylko w sumie jeden, który i tak pewnie ucieknie. Dobra, była taka zabawa w kotka i myszkę, ale wszyscy sobie dobrze poradzili. Dobra, nie wiem, czy jesteśmy w stanie go dogonić. Raczej wydaje mi się, że nie. Nie, nie jesteśmy w stanie go dogonić. Dobra. Reszta to już nie ma co nawet lecieć. To już nawet nie będziemy biegać, bo nie ma sensu. No dobra. Nikt nie zginął. Mamy jakiś poziom w górę? Nie mamy żadnego poziomu w górę. W zasadzie nikt prawie nie jest ranny za bardzo. Straciliśmy tylko jeden hełm, ale uzyskaliśmy jedną zbroję 50. No dobra. To jest, co to jest? Golden Dag. To jest taka włócznia dwuręczna. Ale mamy sztylet, to się akurat przyda. Mamy nóż, to się też nam przyda. Mamy trochę kasy, mamy narzędzia. O właśnie, akurat nam brakuje narzędzi, mamy trochę amunicji i tak dalej, i tak dalej. Łuk, kołczan. No dobra, trochę żeśmy przyfarmili. To już nie potrzebujemy narzędzi tak bardzo dużo. Znaczy, potrzebujemy, ale mamy ich parę. O, tu jacyś brygandzi są, ale może na razie dajmy im spokój. Na razie dajmy im spokój. Gdzie my to szliśmy? Tutaj. Musimy troszkę więcej kasy tutaj sobie załatwić. Trzeba poszukać jakiegoś miejsca, gdzie mają będą to drewno kupować. No. Nie ma żadnego kontraktu na nieszczęście. Zbrojmistrz. No tu jest dużo rzeczy. Po ile tu są narzędzia? 216, to jest całkiem nieźle, tylko coś byśmy musieli niestety sprzedać. 196, to i tak byśmy zarobili na tym, ale ja bym wolał to zostawić jednak. Co możemy dalej sprzedać? To możemy sprzedać w sumie. No nie jest to najlepsze, że tak powiem, mieścina na sprzedaż, ale trochę potrzebujemy kasy. Tego na pewno nie będziemy używać. Puklerzy w sumie też nie potrzebujemy. Takiego jednego nie potrzebujemy.
Tego nie potrzebujemy. Musimy narzędzia kupić. Żywność mamy na 4 dni. Więc na razie też nie potrzebujemy, aczkolwiek tutaj żywność jest całkiem tania. 2 dni nam wystarczy na wypłaty. Ok. Tu jeszcze jedna rzecz. Roger. Dajmy im jakieś tutaj noże i tym podobne. Żeby cała pierwsza linia jednak miała te noże. Teraz tak, kto mamy to 50, kto ma najsłabsze? To masz. A, w sumie to 50 jest nawet niezła. 35, 65, 50, 80. Ty masz 35. Możesz ją oddać Vernonowi. Tarcze wszyscy mają. Dobra. Kurczę, przydałby się jakiś kontrakt. Rany, już 26 minut mamy? No to będziemy kończyć, bo nie chcę robić zbyt długich odcinków. Najwyżej, tak jak mówiłem wcześniej, będzie więcej tych odcinków po prostu. Częściej puszczane w różnych porach. No dobra, to na razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się, cześć.